Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Stara Waśń. Ten odcinek, tak jak i poprzedni, będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła trwającej rozgrywki z numerkiem 2, zaś druga będzie dotyczyła aktualizacji z numerkiem 6.20. Zanim przejdziemy tutaj do rozgrywki, trwającej rozgrywki z numerkiem 2, zachęcam aktywnych graczy, bo trochę graczy się pojawiło, nowych graczy. Zachęcam do zapisania się do naszej grupy na Facebooku. Link jest pod tym filmem do naszej grupy Stara Waśń Gracze. No i oczywiście standardowo prosiłbym o subskrypcję, czy też lajkowanie, czy też jakieś komentarze pod tym filmem. Mile widziane. Dobrze, zatem zaczynamy sprawy nasze dotyczące rozgrywki. Może zanim tutaj przejdę do tematu, to w poprzednich odcinkach, jeżeli rozgrywka trwała, to przedstawiałem osoby, które są teraz aktywne, no i przedstawiałem topkę. W tej chwili przedstawię tylko i wyłącznie topkę, ponieważ jest dużo, dużo nowych graczy. Także super, jeśli chodzi o nasz świat. Czekajcie moment, trochę się zagubiłem. Dobra, już wchodzę. Dobrze, na topkę. No i w tej chwili mamy na pierwszym miejscu Mieszko, to jest stary gracz. Gratulacje. Na drugim jest Michael Jackson, to jest nowy gracz. Kleopatra, nowy gracz. Ambroży Kleks, to jest stary. Rolf Brodaty, stary gracz. Bolemir, nowy gracz. Jupa, stary gracz. Asgord, stary, to jest nowy gracz. Virtual, stary gracz. Mamy Ulanowskiego, stary gracz, Misza, stary gracz, Valgard, bardzo stary gracz, on praktycznie w czwórkę to chyba bardzo rzadko grał, raczej to trójka należała do Valgarda. Ogurst, no to jest nasz Panoramix, czyli stary gracz, Racibor, nowy gracz. Później mamy Gromek, stary gracz, Assassino, nowy gracz, Kaladan, nowy gracz, przepraszam, Kaladan, w zasadzie stary gracz z wersji trzeciej. I teraz zawitał właśnie tutaj w wersji szóstej. Mam nadzieję, że się podoba. Strong. Cześć Krzysiek. Nowy gracz. No i tutaj się zaczyna już cała grupa graczy, których się już za bardzo nie orientuje. To są już nowi gracze. Widzę właśnie tutaj Krystala Devila. To jest stary gracz. Później mam Pulas, oczywiście stary gracz, który idzie jak burza, jak widzę. Ligia, stary gracz. Gniewko, stary gracz. No, mam tutaj znowu samych nowych, już nie widzę. Także wszystkich nie będę czytał, bo w tej chwili mamy kont zarejestrowanych 137. Dzisiaj się o godzinie 18 pierwsze uruchamiają zapewne farmy, ale o farmach i atakach tutaj nie będę opowiadał w zasadzie nic. Tylko nadmienię o sprawy mgły, bo większość graczom po prostu dzisiaj mgła będzie już jakby znikała. Oczywiście wchodzimy do naszej karczmy Hanzy Kupieckiej. W tej chwili mgły nie mam i tutaj zakupujemy w zależności na, znaczy na 48 poborów podatku, na 96 lub na 192. Ja po prostu kupię na 192. W tej chwili mam już zakupioną mgłę. Mgłę tu się ładnie mi pojawiła. W przypadku, gdy jeszcze chciałbym przypomnieć, że w przypadku, gdybyście wam mgła wygaszała się w godzinach, kiedy śpimy, jesteśmy w pracy, nie mamy dostępu do internetu, to przewidując ten temat, że nam wygaśnie właśnie w taki dość nietypowym, jeśli oczywiście mamy poziom drugi, bo jeżeli dobrze pamiętam, od poziomu drugiego to działa, to mamy takie tutaj guziola, usuwanie przedmiotów. W tej chwili mam tylko i wyłącznie jednego wykupionego, to jest mgła. Oczywiście tu klikamy, to kosztuje, usuwamy. W tej chwili znowu mgłę mam usuniętą i możemy ponownie ją zakupić. Oczywiście dodatkowo, tu już się nam pojawi właśnie informacja po lewej stronie, że ta mgła została wygaszona. Dodatkowo jeszcze mamy informacje w naszych obowiązkach, pilne na czerwono, nie masz wykupionej mgły, chcesz być farmą. Także polecam to pilnować, to naprawdę nie jest trudne. Można to kupić na te 2 dni, sobie zaplanować i raz wchodząc do gry, po prostu tą mgłę utrzymywać. Bo w przypadku, jeżeli tej mgły nie utrzymamy, to jeżeli na naszym poziomie, powiedzmy, jeżeli mam poziom czwarty, czy tam piąty, czy też trzeci, jeżeli na poziomie będziemy mieli jakiegoś łotra, na 100% nas złupi.
Także polecam tą mgłę wykupywać, daje to duży komfort. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o sprawy dotyczące rozgrywki. Pierwsze, chyba nic więcej nie, tutaj mi nie umknęło. Jak coś jeszcze mi się przypomni, to jeszcze nadmienię. Lecimy do aktualizacji. Czyli mamy aktualizację 6.20. Zanim jeszcze przejdę do aktualizacji, to faktycznie tych poprawek było po prostu multum, bo w tej chwili tak naprawdę mamy przygotowaną jeszcze jedną aktualizację i tak naprawdę trzecią już w realizacji. Także po prostu nie było czasu taczki załadować, tyle tego się pojawiło. Zatem lecimy. Pierwszy punkt, nowość. Utworzona została tabela militarna w Twojej chacie dotycząca informacji z Majdanu. Magazyn struktury obronnych i wypraw. To jest tylko i wyłącznie tabela informacyjna. Ja od razu wejdę. To jest tutaj właśnie ta sprawa, dotycząca właśnie spraw militarnych. I to jak widać tutaj właśnie mam tutaj informacje, ile mam tutaj wojów na Majdanie, ile machin oblężniczych, czyli Majdan to jest jednoznaczne z koszarami i z koszary baraki. Później mamy ile na magazynach mam broni i opancerzenia. No i oczywiście każda struktura tutaj, ile tam tych wojów każdej struktury jeszcze dodatkowo mi tam siedzi. Podejrzewam, że jeżeli ta zakładka będzie dość często do niej będzie zaglądane, na pewno będzie taka sytuacja, że ten temat będzie rozwijany, żeby był bardziej czytelny. On jest w zasadzie czytelny, ale wiadomo na pierwszy rzut oka, jak zwykle cyferki, ilość cyferek może przerażać. Dobrze, drugi punkt, nowość. Dodana została możliwość wynajmowania najemników w świecie wody siedzibą ją z Wikingów. Wbijamy się do świata wody. To jeszcze są w zasadzie te tematy, które ja jeszcze przed startem rozgrywki numer 2 uruchomiłem. I tak jak widzimy, to jest bardzo podobnie jak w karczmie Hanzy Kupieckiej. Tam, gdzie są oferty dotyczące karczmy kupieckiej, to jest identyczne. To jeżeli dobrze pamiętam, albo McKenobi, albo Ogurst. To chyba wydaje mi się, że Ogurst zaproponował fajny strzał, naprawdę superancki. Mi się wydaje, że będziecie bardzo zadowoleni, pozyskując tutaj za surowce, różne surowce oferty właśnie na najemników. Tylko oczywiście tą siedzibę ją z Wikingu musicie zdobyć. Także mi się wydaje, że z tego będziecie bardzo zadowoleni. Armie wasze będą... Aha, i jeszcze coś. Te wszystkie oferty, tak samo jak i w przypadku karczmy Hanzy Kupieckiej, są takie same dla wszystkich graczy. Dobrze, trzeci punkt, poprawka. Poprawiony został odczyt czasu rozgrywki w strumieniu. To oczywiście wyskoczyło w czasie startu rozgrywki. Po prostu tutaj mi się trochę czas rozkleił, jeśli chodzi o trwanie rozgrywki. W tym momencie mamy 163 godziny, 54 minuty. Trwa nasza rozgrywka. To jest to. Poprawione zostały warunki wysyłania zwiadu. O, i tutaj nie pamiętam, chyba Ulanowski albo ktoś właśnie z graczy zgłosił, że mając limity wypraw, po prostu mając wolne sloty, nie był w stanie wysłać zawiadu. I faktycznie jak ten zwiady sprawdziłem, to tam taka dziwna sytuacja wychodziła, że po prostu jeśli nie mieliśmy pozwolenia na jakiś surowiec, ten surowiec był, mimo że był ustawiony na zero, to brak pozwolenia powodował, że wyprawy zwiadu nie mogliśmy wysłać, mimo że ten surowiec zupełnie nie dotyczył wyprawy. Także ja to pulsowałem i to poszło, ale ze zwiadem to nie było tak jeszcze łatwo, ponieważ mamy tutaj piąty punkt. Poprawka. Poprawiony został odczyt traktów w zakładce prezentacji wybranego gracza. Tutaj nastąpił taki myk, że wchodząc właśnie na konto Miszy, Misza i Ligia się praktycznie zarejestrowali w grze w tej samej sekundzie. I praktycznie, może taka sprawa technicznej już, praktycznie ich ID włości czy tam surowcy, po prostu wszystko było na krzyż, ale to działało elegancko. Jedynie tylko się posypało właśnie te trakty, czyli praktycznie budując trakty, to naprawdę nie budowałem traktów do Miszy, bo na przykład Misza miał mieć tam zwroty kosztów, ja już nie pamiętam, coś tam na starcie u niego nie zadziałało i zwroty mu chciałem wysłać, tak naprawdę trakt był budowany do Ligi, mimo że Ligia tego traktu nie widziała, ale temat został poprawiony. Następna poprawka związana ze startem rozgrywki numer 2, szósty punkt, poprawka. Poprawiony został system przydzielania plus 1 do wyprawy za czwartego i więcej sojusznika w rodzie. Dość dziwna sytuacja, ponieważ znowu element rodów nie został przetestowany w żadnych testach ani w rozgrywce numer 1. Widocznie gdzieś tam to umknęło, nie było teraz tak to ważne, jak teraz to jest. I mianowicie jest coś takiego, że jeżeli gracz był ostatni w kolejce, to praktycznie nie dostawał tych bonusów, który po prostu był pierwszy w rodzie w zależności od rejestracji. Tam chyba wychodziło, to było sortowane po rejestracji. I tak jak mówię, jeżeli na przykład ród posiadał powiedzmy 5 graczy, to piąty praktycznie nie dostawał żadnego bonusa.
To zostało poprawione i teraz już wszyscy gracze w rodzie powinni już dostawać bonusy już od razu, tak jak na przykład jest piąty, to wszystkie 5 punktów, czy tam tak, 5, szóstego jeszcze nie ma. Dobra, siódmy, poprawka. Znowu tu jest ten sam. Temat poprawiony został wynik zwiadu dotyczący najemników na pierwszym poziomie. Łuczników, włóczników i toporników. Jak mieliśmy poziom pierwszy i trafiliśmy w najemników, mieliśmy praktycznie zero. Ponieważ tam się zerowało. Dziwna sytuacja, temat został poprawiony. Już teraz praktycznie nikt już nie meldował, będąc na pierwszym poziomie, że w zwiadzie dostawał zerowe wyniki, jeśli chodzi o najemników. Ósmy, poprawka. W zakładce ród w gospodzie, ród adminów jest wyświetlany na końcu listy. Ród adminów, tak. To chodziło o to, to jest prosty temat. Chodziło o to, że nie wiem jakim cudem, bo wydawało mi się, że ja to poprawiałem w pierwszej rozgrywce, ale widocznie coś mi umknęło, albo to może to był wynik poprawek, które po prostu wcześniej dokonałem. A mianowicie jest coś takiego, że jeśli wchodziliśmy właśnie tutaj na listę rodu, w tej chwili jeszcze nie są posortowane, jak my tutaj po gospodarce, ile mamy zebrane, dany ród, ile zebrany ma punktów gospodarczych lub militarnych, jeszcze to nie jest posortowane, aczkolwiek tu się fajnie wyświetla, bo akurat horda Setów, czyli prowadzoną przez Kleopatrę, jest na pierwszym miejscu, ale to jest czysty i wyłącznie przypadek. To właśnie chodzi o tych adminów. Oni po prostu byli wyświetlani na początku, teraz są wyświetlani na końcu, tak jak powinno być. No tak mówię, sortowania jeszcze nie ma. Jeszcze temat zostanie poobserwowany. Drugi, dziewiąty punkt, nowość. Kompendium wiedzy zostało uzupełnione. Opis transportu wieży obserwacyjnej ze stajnią. Tak, zaczęliśmy powoli już te transporty tutaj gdzieś wysyłać. Coś się już dzieje, bo to jest temat zupełnie nieprzetestowany przez testerów. I jak wejdziemy, może już nie będę do kompendium wiedzy właśnie wchodził, tylko wejdę od razu do naszej wieży obserwacyjnej ze stajnią. Zroluję to na sam koniec i tu mamy informację dotyczącą, co mamy wysyłać. W zasadzie tu już widać, że mamy tutaj możliwość wysłania owiec, kóz i konie. To jest z przedmiotu, ale tu nie będę wybiegał, ponieważ ten przedmiot jest przywołany w kolejnej aktualizacji, którą pewno za jakiś czas poczynię. Dobrze, i ostatni, dziesiąty punkt, jeśli chodzi o aktualizację, to jest nowość. W wieży obserwacyjnej w zakładce Mapa Midgardu 2.0 Mapa Midgardu dodane zostały. Podsumowanie, ilu jest władców, władczyni. Dobrze, no akurat jesteśmy tutaj fajnie w wieży obserwacyjnej ze stajnią. Wchodzimy do naszej komputerowej wersji, czyli takiej, gdzie kto jaką lokalizację, i mamy tutaj właśnie ten licznik, czyli mamy 142 wioch. Oj, będzie się działo dzisiaj, jeśli chodzi o mgłę, która tutaj będzie spadnie, będzie dużo, dużo polowania na farmy. Zaś tutaj właśnie tej wersji mapy, tej tak bardziej mobilnej, gdzie mamy te wszystkie kafelki, też jak zrolujemy na sam dół, to mamy 142 kąt. Tak, to by było wszystko, jeśli chodzi o aktualizację. Chciałbym tu jeszcze może jeden temat, taką zrzutką zrobić, może bardziej historyczną, a mianowicie jest coś takiego, że ja tu spostrzegam właśnie wersję drugą Starej Waśni. No to było na takiej zasadzie, że to była gra bardzo prosta i tam głównie było tylko naprażanka, nic poza tym. Później mamy wersję trzecią, to wersja w trzeciej wersji praktycznie był to gniot, jeśli chodzi o giercowanie. Wersja czwarta, już gra, no tutaj była o wiele fajniejsza, tam już można było grać, aczkolwiek moim zdaniem była spóźniona o kilka lat, i to grubo kilka lat, ze względu na to, że to, co czwórka sobą prezentowała, to by się super wpisała w lata właśnie 2000-2014, ona powstała troszeczkę później, także to było na takiej zasadzie, że każdy nowy gracz, nawet którego zapraszałem, był od razu łupiony praktycznie do gołej ziemi przez naszą starą gwardię graczy. W szóstce, piątki akurat nie ma, piątka, tak jak mówiłem, skończyła w śmietniku. Projekt to był po 2022-2023. Ten projekt gry z numerkiem 5 trafił do śmietnika całkowicie. No i tutaj szóstkę mamy. No i ta szóstka już w tej chwili widzę, że jest fajnie, bo nowi gracze tu są w topce. Troszkę starzy gracze są pogubieni. Mam wrażenie, że często szukają jakichś odnośników do wersji 4.0, do której się przyzwyczaili. Ale nie martwcie się. Tu już Ambrożemu Kleksowi sprzedałem jakby informację, że jest planowany następny świat, który będzie powstawał.
to będzie świat wojny, to będzie świat lodu i tam będziemy toczyć walki o prawdopodobnie o siedziby olbrzymów lodowych, czyli całkowicie w nawiązaniu do mitologii skandynawskiej. Będą te epickie bitwy i tam będziemy mogli przejmować te siedziby, otrzymamy za nie jakieś pewne profity, na pewno będą duże profity, no i oczywiście to, co tutaj właśnie gracze z 4.0 troszeczkę narzekają, że tego nie ma w szóstce, a mianowicie będziemy mogli przejmować już zdobyte siedziby lodowych olbrzymów. Także to by było na koniec tego filmu. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji tego filmu, komentarzy, lajków i zachęcam nowych graczy do zapisania się do naszej grupy graczy na Facebooku, czyli Stara Waś Gracze. Link do tej grupy jest tutaj na dole. To mi pomoże, jeśli zamkniemy rozgrywkę numer 2 i będą rozdawane denary starowaśniowe, żeby po prostu miał z Wami kontakt, bo tak no niestety z rozgrywki pierwszej nam Kajko uciekł. Jest mi bardzo przykro, ponieważ ten denar gdzieś tam w pamięci mam nadzieję, że jak Kajko się kiedyś zarejestruje do gry i go rozpoznam, zlokalizuję go, to na pewno nie puszczę go tak łatwo, żeby po prostu tego denara otrzymał za rozgrywkę numer 1. Dobrze, jeszcze raz dziękuję ślicznie, do zaklikania w gospodzie, pozdrawiam serdecznie.